25 kwietnia w Nowym Targu odbył się 23. Kongres Związku Euroregion Tatry. Delegaci, przedstawiciele członków Związku Euroregion Tatry oraz przybyli goście spotkali się w hotelu Campanile, gdzie przewodniczący Rady Antoni Karlak przedstawił informacje z działalności Rady Związku Euroregion Tatry w okresie od 13 kwietnia 2016 roku do 3 kwietnia 2017 roku. Władysław Nętrzak przedłożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku Euroregion Tatry za rok 2016. Wybrano nowe władze na przyszłą kadencję. Przewodniczącym Rady został Bogusław Waksmuński, a w skład Rady weszli Władysław Bieda, Michał Jarończyk, Antoni Karlak, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda i Grzegorz Watycha. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Jakub Jamrus, Edward Tybor i Tadeusz Wach. Podjęto również uchwałę w sprawach zatwierdzenia sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie. Utraty członkostwa zwyczajnego powiatu nowosądeckiego, członkostwa zwyczajnego gminy miejskiej Sucha Beskidzka, członkostwa wspierającego gminy Jordanów oraz zmianę statusu Związku Euroregion Tatry. Oto co udało się zrobić w ostatnim czasie i jakie zadania stawia sobie na przyszłość Euroregion Tatry, zapytaliśmy przewodniczącego Rady Związku Euroregion Tatry Antoniego Karlaka. Podsumowując ten ostatni rok, co takiego najważniejszego udało się osiągnąć? Jak ta współpraca wyglądała? Myślę, że mamy ogromną satysfakcję, że dokonują się na pograniczu polsko-słowackim wielkie rzeczy, że przeszedł nam duży projekt ścieżka rowerowa wokół Tat. To jest drugi etap, to jest wielkie dzieło, że 37 mikroprojektów jest zatwierdzonych i podpisanych umów, że mogą samorządy i inne instytucje kultury realizować. To jest moja i nasza w szczególności satysfakcja, że możemy działać dla drugiego człowieka na pograniczu. Jakie plany na przyszłość? Co planują Państwo w najbliższej przyszłości? Jakie projekty? To ścieżka rowerowa wokół Tat. To jest priorytet nasze zadanie. Razem z Drużynie Tatry, siedzibą w Kedzmarku i krajem preszowskim i krajem żylińskim. Tu trwają rozmowy, ażeby uściślić tą współpracę. W tym zagadnieniu pomaga nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naszego kraju. Spotykamy się, ostatnio spotkaliśmy się na takiej wspólnej konferencji w miejscowości Jasna na Słowacji. W kongresie wziął udział konsul generalny Republiki Słowackiej Iwan Skrupa, który wyraził swoje zadowolenie z podejmowanych działań dla tego regionu zarówno ze strony polskiej, jak i słowackiej. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, przed 4 latami, kiedy przyjechałem do Polski, moja pierwsza wycieczka była do Nowego Targu na kongres Euroregionu Tatry. Urodziłem się w regionie Euroregionu Tatry, tak dlatego oczywiście interesuje się, jaka będzie przyszłość, a co wszystko się z tym zrobiło. Współpraca za tych 10 lat, albo mogę być i 20 lat, jest wyjątkowa. Myślę, że tak jak były kłopoty na granicach po wstępu do strefy Schengen, wszystko zmieniło się, a te granice już są tylko historią. Mnie podoba się bardzo, że coraz więcej po etapie budowania infrastruktury teraz już budują się i już są programy, w których jest współpraca i dla młodych ludzi. W drugiej osi priorytetowej są programy a projekty w edukacjach między szkołami, gimnazjami, liceami, a to jest przyszłość dlatego, aby przede wszystkim młode ludzie znaleźli cestę albo drogę jeden k drugiemu. Celem związku jest wszechstronna działalność na rzecz tworzenia odpowiednich warunków dla współpracy transgranicznej polskich oraz słowackich samorządów lokalnych i stowarzyszeń w rejonach przygranicznych położonych wokół Tatr. Tak mówi paragraf 7 statusu Związku Euroregion Tatry i dzisiaj widać tego efekty. A jakie były początki? Wtedy był entuzjazm. Nie było niczego. Ani pieniędzy, ani biura, ani pomysł.
że jeżeli już jesteśmy w wolnej Polsce, tworzymy samorządy, no to samorządowcy się skrzyknęli po jednej i po drugiej stronie, tworzymy euroregion. Nie wiedzieliśmy nawet dobrze, na czym to polega. Chodziło o to, żeby nawiązać współpracę między terenami po stronie polskiej i po stronie słowackiej. Stąd się też zrodził cały program w oparciu o hasło Łączą nas Tatry. Nie dzielą, ale łączą. To jeszcze nie była ani możliwość pokonywania przejść granicznych bezproblemowo. Trzeba było mieć paszport, trzeba było mieć, no, na szczęście już zaproszeń z tamtej strony, nie? Ale potem w 1999 roku ukazały się pierwsze pieniądze, jeszcze nie z programu współpracy polsko-słowackiej, tylko gdzieś wyszperano w Ministerstwie Rozwoju pieniądze z programów wschodnich. No i zaczęło się, to nam to zasmakowało, że można coś robić. A tak później już te programy unijne po wejściu Polski do Unii, to nadały rozpędu. Wspólne zaangażowanie dwóch krajów nie tylko na szczeblu państwowym, ale również samorządowym pokazuje, że współpraca może być korzystna dla obydwu stron. Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 miliony.